Trener polskiej kadry Aneta Szczepańska. Proszę o podsumowanie turnieju. Kwalifikacje olimpijskie, Puchar Świata w Warszawie, turniej bardzo ważny dla nas, dlatego że startujemy w kraju, dziewczęta walczą o punkty bardzo cenne w rankingu olimpijskim. Sukces uważam, że ogromny, bo 3 złote medale na 7 kategorii wagowych to jest sukces, chyba nie wiem czy był taki tutaj wynik w ogóle w historii naszego kobiecego judo. Jeden brązowy medal do tego dodany. Złote medale w kategorii 57 kg Arleta Podolak, waga 70 kg Katarzyna Kłys i waga 78 kg Beata Pacut. Brązowy medal zdobyła w wadze do 57 kg Ania Borowska i 2 piąte miejsca w wadze do 52 kg Karolina Pieńkowska i Agata Perenc. Z jednej strony bardzo duży sukces, z drugiej strony troszeczkę niedosyt, jeżeli chodzi o kategorię 52 kg. Tak jak wspominałam już wcześniej, liczyłam na finał dwóch zawodniczek, który był realny do zdobycia i fajnie, że one przebrnęły pierwsze pojedynki bardzo dobrze. Natomiast w tych dwóch walkach o wejście do finału miały szansę naprawdę na realne wejście do finału i spotkanie się w finale. Niestety nie podołały tym walkom i walce o trzecie miejsce przegrały swoje pojedynki, natomiast łatwo skóry nie oddały. Walczyły od samego początku do końca bardzo mocno, tak samo jak i pozostałe zawodniczki, którym nie poszło na tym turnieju. Po prostu ich rywalki w tym momencie okazały się mocniejsze i nie ma co załamywać rąk, trzeba iść dalej do pracy i dalej kontynuować treningi i czerpać tę radość z tych zawodniczek, które pozdobywały złote medale, bo one też ciężką pracą dochodzą do takich sukcesów i tak jak i dzisiaj im nie poszło pozostałym zawodniczkom, natomiast liczę na to, że w następnych turniejach kolejnych będą stawały na podium.